Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i kontynuujemy naszą opowieść w grze Syberia The World Before. Zima 83 rok, wspomnienie, dom rodzinny Kate, jej matka Sara żywa i pozytywka znowu. Mamy zbadać dom, zanim weźmiemy pozytywkę. No więc spójrzmy. Chyba wczoraj do mamy znów wpadli znajomi. Odkąd nie ma taty, odwiedzają ją bardzo często. Może zbyt często. No właśnie, bo widzi butelki. Gdzie my możemy tutaj dalej pójść? Tutaj coś jest, ale może tego nie będziemy jeszcze brali. Nie wiem, czy to ta pozytywka, czy nie. Więc dlatego wolę na razie tego nie brać. To zostawimy sobie, słuchajcie, na sam koniec. To nic nie można zrobić. Tutaj też chyba nic nie można... A nie, możemy przejść. Bo to jest dalsza część domu. O, tu jakieś drzwi mamy. Nie, nie da rady wejść, ale obejrzyjmy tutaj. Ojejku, wziąłem pozytywkę chyba. Nie chciałem tego brać. Nie, 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 nie. Wyjdź stąd, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Idź dalej, absolutnie. Na razie tego nie chcemy brać. Mamy na razie zwiedzić dom. Cześć, Zabciu. Cześć, mamo. Och, mam nadzieję, że jak będę dorosła, to też będę podróżować po całym świecie. Też mam taką nadzieję. Tutaj coś mamy. Przeczytajmy. List od babci i dziadka. Najdroższa Saro, razem z tatą chcielibyśmy wyrazić bezbrzeżny smutek z powodu tego, co się stało z Richardem. Obawiamy się o twoje zdrowie, kochanie. Wiemy, że jesteś dorosła, ale mimo wszystko martwimy się o ciebie. Tak bardzo cię pragnęliśmy. Byłaś naszym cudownym dzieckiem, więc choć jesteś już młodą kobietą i masz własną córkę, z bólem myślimy o twoim cierpieniu. Zawsze byłaś naszą chlubą i radością. Pamiętaj, skarbie, że w każdej chwili chętnie ci pomożemy. Będziemy przy tobie do naszego ostatniego tchu. Bez względu na to, co się wydarzy, na wiosnę przyjedziemy na twoje urodziny. I pamiętaj, że możesz się u nas zatrzymać do czasu, aż odzyskasz siły. Po prostu daj nam znać, a przyjedziemy po ciebie, zanim się obejrzysz. Z wyrazami największej miłości, rodzice. Piękny list. Co tu jeszcze możemy? Tu jest jakiś kuferek, ale nie ma żadnej interakcji. Tu są jakieś też klucze, szafek nie możemy, widzę. A nie, możemy, patrzcie. Szafkę możemy otworzyć. Chcę dotrzeć tu pianino, które zamówiła mama. Wolałam jej nie mówić, że bardziej chciałam perkusję. No tak. Tu jakieś tabletki. O, tabletki Sary. Co to za substancja? 1000 mg, czyli 1 gram. No coś tu pisze. Ale oprócz farmasy to nic nie... Sara Walker tylko widzę tutaj jest. Ale nie, czekajcie, coś tu jeszcze. Mama znowu je kupiła. No kupiła. Nic więcej tutaj z tymi tabletkami chyba nie zrobimy, no dobrze. Co jeszcze tu mamy? Tu niewiele, dobra, zamykamy to. Niżej szuflada. Nic, tu nie możemy nic zrobić. Coś myszka mi się zacina, no ale... Dobra. Tu nam się, widzę, zapisało. Magnetowid, widzę, patrzcie. Czy pamiętacie magnetowidy? To jest magnetowid na kasety VHS, nie wiem czy...
Ktoś z was jeszcze kojarzy takie stare dzieje? No ja niestety pamiętam. Dziadkowie z Nowego Jorku dali mi ją na ostatnie urodziny. Powinnam ją przeczytać, albo chociaż pozaginać stronę, żeby wyglądała na czytaną. No to obejrzyjmy może. Dziadkowie z Nowego Jorku nie możemy obejrzeć. Na ostatnie urodziny. Oprócz takiego oglądania. Powinnam ją przeczytać, albo chociaż pozaginać stronę, żeby wyglądała na czytaną. No dobrze. Tu coś? Czy to jest to, co było? To, co było. Co my tu jeszcze mamy? Tu są jakieś drzwi, tu jest jakiś obraz, ale tu też nic z tym zrobić się nie da. Dobrze, już chodźmy w takim razie w tamtą stronę domu. O, nie mogę nic tu zrobić? Tu jeszcze coś było, ale to chyba żeśmy już sprawdzali. Nie mogę nawet tędy się dostać. No trudno, chodźmy tutaj. No patrzcie. Nie mogę tam dalej przejść? Mogę. Spójrzmy. No szkoda, że nie pokażą, co widać przez to okno. Ale mnie to wygląda na... na jakieś morze? Brzeg oceanu? Nie wiem. Tam gdzie jakaś woda na pewno. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Jeszcze na razie oczywiście nie chcemy brać tej pozytywki, bo najpierw musimy zwiedzić całe... porozmawiać. Wszystko dobrze, Katie? No i co? I to cała rozmowa? Kochanie, odrobiłaś już lekcję? Krótka rozmowa. O? Od dawna nie widzieliśmy się z babcią i dziadkiem. Mama mówiła, że pewnie przyjadą do nas z Nowego Jorku na jej urodziny. Aha. Tu nic nie możemy zrobić, ani obrócić, ani nic. Tu mamy kolejny. Zdjęcie taty. No dobrze. Tu wazon, ale nic z wazonem też nie zrobimy. Cofamy. Czy tu coś jeszcze jest do obejrzenia? Pamiętajmy, żeby nie brać pozytywki. To żeśmy oglądali, tu żeśmy oglądali. Chciałabym się pobawić pozytywką mamy w salonie. Dobrze, jeszcze za chwilę. Musimy zbadać ten dom na razie. To jest ta pozytywka, ale na razie pozytywki nie bierzemy. Tu sprawdzamy. O. List do Richarda. Obejrzyj. Kolejny list do taty. Dokładnie. Więcej nic zrobić nie możemy tutaj. Chciałabym się pobawić pozytywką mamy w salonie. Jeszcze nam niestety nie zaliczyło zbadanie domu. No ale dobrze. Powolutku, powolutku, aż do skutku, tak? Pozytywki na razie nie bierzemy. Nie. Gdzie ona nam się schowała? Patrzcie. Poszła gdzieś, nie wiem gdzie za bardzo. Tutaj nic się zrobić nie da. No trudno. W takim razie wróćmy jeszcze sobie, słuchajcie. Nie, no tam nie chcę, żebyś szła. Tutaj bym chciał wrócić jeszcze. O właśnie, i tutaj żeśmy to oglądali. Tutaj chyba też to było sprawdzone, o ile dobrze pamiętam, tak. Możemy wyjść? Co jest na... Mamo, mogę pójść się pobawić z Oliwią?
To zależy od ciebie, żabciu. Skończyłaś pracę domową? Chyba nie. Nie, jeszcze nie, ale... To masz odpowiedź, żabciu. To nie fair. No, mogliśmy skłamać też. Ale nie będziemy oszukiwać. Nie mogę, siedziałam w pokoju całe godziny. Brety. I tylko głowiłam się nad zadaniami z matematyki od pani Wormwood. Zasłużyłam na przerwę. O. No to czekajcie. Skoro tu nie możemy wejść, a może tutaj na tymi schodami na górę byśmy... Nie, ona nie chce iść tymi schodami, coś widzę, patrzcie. Tutaj pokażemy jej, żeby weszła, ale chyba nie wejdzie. Coś mi się wydaje. Nie mogę, siedziałam w pokoju całe godziny. Brety. I tylko głowiłam się nad zadaniami z matematyki od pani Wormwood. Zasłużyłam na przerwę. Na górę ona nie chce wchodzić. No dobrze. A spróbujmy jeszcze raz wyjść, tylko teraz okłamiemy mamę, że już żeśmy zrobili te zadanie. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. Pani Wormwood zarzuciła nas na weekend toną pracy domowej. To niesprawiedliwe. Czyli już nie możemy więcej. Pani Wormwood zarzuciła nas na weekend toną pracy domowej. A. Czyli więcej co, już tu nic nie zrobimy? No ale patrzcie. Chciałabym się pobawić pozytywką mamy w salonie. A nie, to już żeśmy cały dom zwiedzili. Dobrze. Czyli bierzemy już pozytywkę, idziemy do pozytywki. Ja myślałem, że jeszcze coś zostało. Czekajcie, jeszcze tutaj chyba mamy jakiś obrazek mały. Oj, ona nam zasłoniła ten mały obrazek. Nie wiem, czy to byłoby możliwe do... Tu książka jakaś jeszcze, ale ta książka też jest niedostępna. Czyli mamy już dom cały zwiedzony. No właśnie. Tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, zależy mi na takim stuprocentowym przejściu. Nie wiem, czy mi się uda wszystkie takie właśnie smaczki w tej grze odszukać, ale może akurat. No, zobaczmy. No i teraz już możemy wziąć. Pozytywka wzięta. Wzięłaś pozytywki. Uważaj z tym, dobrze, skarbie? Myślałem, że włączy tą pozytywkę, a tu okazuje się, że niekoniecznie. O właśnie, skąd ją mamy? Może najpierw skąd ją mamy? Skąd ją masz, mamo? Przecież wiesz, kotku, dostałam ją od rodziców, kiedy byłam dzieckiem. Ale nie wygląda jak coś z Nowego Jorku. Nawet nie wiem, pewnie była w rodzinie od zawsze. Aha. No i dobrze. Strasznie ją lubię. O, włączyła teraz. I zawsze lubiłaś, odkąd byłaś malutka. To dasz mi ją jak podrosnę? Może, jak będziesz grzeczna, kiedy się zestarzeje. To kiedy to będzie? Jeszcze trochę. Zmartwiona. O, lewituje, patrzcie. Wagen, dzielnica kwiatowa, jesień 2005. Ale kiedy? Za bardzo, bardzo wiele lat, gdy odejdę.
spójrz na list. O. Droga Kate, gdziekolwiek jesteś, pomimo smutnych wieści, mam nadzieję, że ten list... Daj mi spokój, Olivia. No i co, koniec? Droga Kate, gdziekolwiek jesteś, pomimo smutnych wieści, mam nadzieję, że ten list... Daj mi spokój, Olivia. Co jest grane? Chcesz, żebym do ciebie zadzwoniła, Olivia? Dobra, przetrwałam gorszą krytykę. Skorzystaj z funkcji introspekcji, zanim zadzwonisz do Oliwii. Tylko jak to zrobić? O co tu chodzi? Wyjdź. Spójrzmy. Przeczytaj. Obraz przedstawiający Wagen. Droga Kate, gdziekolwiek się teraz znajdujesz, pomimo smutnej wieści, które zawiera, mam nadzieję, że ten list dotrze do ciebie na czas, abyś zdążyła przygotować się na powrót do Nowego Jorku. Twoja mama, Sarah Walker, odeszła ubiegłej nocy w szpitalu Mount Sinai. Od wielu miesięcy była w bardzo złym stanie, więc jej śmierć była niewątpliwie ulgą. Pogrzeb odbędzie się w następnym tygodniu, w czwartek. Opóźniliśmy uroczystość, abyś mogła do nas dołączyć. Jeśli się nie mylę, powrót do Stanów Zjednoczonych oznacza, że ryzykujesz bycie pociągniętą do odpowiedzialności przed prawem. Czasami lepiej spłacić swój dług wobec społeczeństwa, zamiast uciekać bez końca. Choć raz odłóż na bok swoje bezmyślne i brawurowe ciągoty do przygód. Straciłaś przez nie przyjaciół i rodzinę. Błagam cię, Kate, proszę wróć i pożegnaj się ze swoją matką. Zadzwoń do mnie, abyśmy mogli zorganizować twój powrót w możliwie najlepszych warunkach. Dołączam wisiorek twojej matki. Mówiła, że uwielbiałaś jego tajemniczą melodię. Obiecałem jej, że ci go wyślę. Zadzwoń z uwagi na naszą dawną przyjaźń. Olivia. I numer telefonu jest podany. Możemy coś z tym jeszcze zrobić? Nie możemy. Zastanawiam się, jak to introspekcję mam. O tej porze nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, żebym skorzystała z telefonu w recepcji. No pewnie tak, ale jeszcze musimy tą introspekcję. Nie wiem, jak to zrobić. Gdzieś tutaj możemy dalej pójść, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie, słuchajcie. O. Tu mamy szafę, książki. O. No cóż, chyba możemy tylko stąd wyjść. Ale oczywiście na razie nie będziemy jeszcze dzwonić. Skorzystaj z funkcji introspekcji, zanim zadzwonisz do Oliwii. Cele, zadzwoń do Oliwii. Zastanawiam się właśnie, jak z tej introspekcji skorzystać. Nie ma tu żadnych wytycznych. Tu też wejść nie możemy. Możemy wejść tylko z powrotem do tego swojego pokoju. Ale nie o to nam chodzi. Za kogo ty się masz, Olivia Foster? Łatwo mnie osądzać i pouczać, siedząc w Nowym Jorku.
Nie masz pojęcia o tym, co przeszłam, o tym, co musiałam znieść od rozstania z Hansem. No. Sprawdźmy tutaj. Ale to chyba nie to. Tu są opisane po prostu dzielnice tylko. Jak wejść do tej funkcji? Introspekcji. Tu więcej chyba już nic nie zrobimy, coś mi się wydaje. W tym salonie? Salon to chyba jest trzeba... Tutaj też nic. Przez okno wyjrzeć nie możemy. Może coś przez to okno widać, ale akurat takie tutaj ujęcie kamery jest, że przesłania nam kolumna. Tu jakiś obraz, ale też niekoniecznie. Jak zrobić to? Tą introspekcję tutaj, jak to? No nic, po kolei zwiedzamy. Aha, czyli tu już możemy zejść schodami tylko w dół, widzę, bo... No nic, zejdźmy w takim razie, skoro nic innego zrobić nie możemy, może na dole ta introspekcja nam się tutaj w jakiś sposób... O, spójrzmy. Wygląda na to, że nie tylko ja nie mogę spać. Może chodzi o komputer? To nie jest dobry moment na surfowanie po sieci. Jeśli teraz do niej nie zadzwonię, to nigdy tego nie zrobię. Aha. Tu możemy wyjść tylko. Ale na razie nie chcemy dzwonić, tak? Na razie chcemy skorzystać z funkcji introspekcji. Tu jakaś szafka, okno. Tu z tym nic nie zrobimy. Tu zegar jakiś, ale tam chyba nie może... Nie, ona tu się próbuje już wrócić. Ja bym chciał, żeby... No nic, to w takim razie idziemy tam. Bo tu już chyba więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale jeszcze do telefonu nie podchodzimy. O, jest introspekcja, patrzcie. No. Dlaczego tak się stresuję? Wystarczy tylko zadzwonić. Zjeździłam Europę, stawiałam czoło różnego rodzaju niebezpieczeństwom, a obawiam się rozmowy z byłą przyjaciółką. Pomyśleć, że kiedyś całe dni plotkowałam z nią przez telefon. Czego się boję? Krytyki? Nie byłam na pogrzebie mamy, bo nie mogłam. Musiałam rozbijać kamienie. Poza tym, Olivia już wcześniej mnie krytykowała. Odkąd opuściłam Valadilen w pociągu Hansa. To ja jej nie powinnam odpuszczać. W końcu wykorzystała moją nieobecność, żeby się przystawić do Dana. Patrzcie na mnie, odkopuję urazy. Właśnie od czegoś takiego chciałam uciec, gdy postanowiłam pojechać z Hansem na Syberię. A potem była wyprawa z Jukolami, okresowa migracja. Wystarczy, Kate. Przestań przeciągać i zadzwoń do cholery. Miej to za sobą. Czyli co? Mamy koniec tej introspekcji, już rozumiem. Zobaczmy jeszcze, jaka ta sekwencja będzie dalsza. Bo już możemy kontynuować, ale czasami są właśnie jakieś takie ciekawe smaczki, różne ujęcia z kamer właśnie. Popatrzmy się jeszcze przez chwilę. No widzicie, bije się z myślami, czy dzwonić, czy nie dzwonić. No dobrze, kontynuuj.
No i co? Aha, tu musimy wejść. Czyli dzwonimy. Słuchawka bez przewodu. A tak, zapomniałem, przecież teraz to telefony bezprzewodowe. Fajnie to wygląda, powiem wam. Zrobili słuchawkę telefonu, który już no swoje lata ma, i nie zrobili przewodu do tej słuchawki. Halo? Pani Kantin, to pan? Kto dzwoni? Olivia? To ja, Kate. Kate? Ale dziwnie usłyszeć twój głos po tylu latach. Dostałam twój list. Kate, to list sprzed 2 lat. Tak, wiem. Wszystko się skomplikowało. Skomplikowało? Rozumiem. To kiedy do nas wracasz, żeby odwiedzić grób matki? Wiesz, że nie mogę wrócić, Olivia. Dalej szuka mnie policja z powodu sprzedaży fabryki Vorarlbergów. Jakbym mogła zapomnieć? Serio? Gdybyś wiedziała, jak te oskarżenia raniły twoją mamę. Wizyty policji, konfiskaty i to wszystko tuż po diagnozie. A jednak do końca nie traciła nadziei na to, że jej córka wróci. Albo chociaż w końcu zadzwoni. Może spróbuj zrozumieć? Dzwonię dlatego, że nie jest mi to obojętne. Tylko, że od śmierci Katiuszy i od ucieczki z kopalni wszystko się... Tak, skomplikowało. A do tego ta kobieta z obrazu, Dana... O czym ty w ogóle mówisz, Kate? Posłuchaj siebie przez chwilę. Wygadujesz jakieś brednie. Olivia, proszę. Kate! Dobra, posłuchaj mnie. Myślałam. Miałaś dużo czasu, by przemyśleć to, jak nas wszystkich zostawiłaś. Mnie, mamę, Dana, czy nawet pana Kantina. I że może poczułaś wyrzuty sumienia, ale się myliłam. Dalej stawiasz zamki na lodzie i lekceważysz tych, którym na tobie zależy. Co my tu możemy wybrać? Rozumiem, dlaczego jesteś zła, może to? Rozumiem twoją złość. I też jestem na siebie zła. Mam nadzieję. Ale teraz już nie zmienię tego, co się stało. To koniec, Olivia. Została mi tylko ta kobieta z obrazu. O, Kate, byłam naiwna. Po co prosiłam, żebyś zadzwoniła? Do widzenia. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukałaś przez te 3 lata. Jedno jest pewne. Chciałaś być sama. Więc zostaniesz sama. O! Słabo.
Okej, okay, Kate, do dzieła. Nowy dzień, nowa strona. Nowy dzień w Wagen. Muszę pojechać tramwajem do Akademii Muzycznej, w której Dana Rose uczyła się w latach 30. Przy odrobinie szczęścia zachowali jej akta. Zobaczmy, co nam tutaj. Przed wyjściem porozmawiaj z frau Wagner o najnowszych odkryciach. Udaj się do dzielnicy muzyków tramwajem, czyli musimy jeszcze porozmawiać. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Aha, to jest ta kostka Katiuszy. Dobrze. Tu są te zdjęcia, które żeśmy wykonali, pamiętacie? Tam przez ten teleskop. No nawet ładnie te zdjęcia wyszły. Polaroidem chyba były zrobione. Bo od razu myśmy je uzyskali po zrobieniu bezpośrednio. Wszystkie chcę przejrzeć. Jeszcze nie wiem, czy to ma znaczenie dla gry. Ale może ma. Dobrze, tu jest wszystko. Tu jakiś papier pognieciony. No to chyba tutaj tyle. Aha, tu jeszcze możemy zerknąć sobie na naszą tablicę korkową. No dobrze, chodźmy w takim razie, tak jak nam tutaj podpowiadali, przed wyjściem porozmawiamy z frau Wagner o najnowszych odkryciach. Dobrze, to idziemy. Wychodzimy. Demoiselle Leni mówiła, że Akademia Muzyczna jest w pobliżu Placu Muzycznego. Może frau Wagner powie coś więcej? Mam taką nadzieję. Aćkaj, czy przy komputerze coś jeszcze, tak zerknijmy, kontrolnie, czy coś możemy jeszcze z... Aha, szukaj miejsca. No to jest chyba to, co było, tu już więcej nic, wydaje mi się, że nie ma. No dobrze, to w takim razie robimy wstecz. Odejdź i spróbujemy porozmawiać jeszcze tam na dole już. Zejdź. O! Porozmawiajmy. Urwało dialog, nie wiem czego. O, panna Walker. Dobrze się spało? Tak, dzięki. Mogę w czymś pomóc? No to zapytajmy tu Akademię Muzyczną. Chcę pójść do Akademii Muzycznej. Może mnie pani pokierować? Trzeba pojechać tramwajem na północ, na Plac Muzyczny. Powinnam o czymś wiedzieć w związku z tą Akademią? Prawdę mówiąc, jest tam trochę ponuro. I pomyśleć, że dawniej była to chluba miasta. Studenci przybywali z całego świata, by wystąpić na Placu Muzycznym. Niestety, Akademia powoli upada. Doskwiera jej brak uczniów i środków. Czyli tyle. No to zobaczmy jeszcze brązowy cień. Czy coś ciekawego nam powiem? Losy osoby, której szukam, wiążą się z II wojną światową i rosnącym w siłę brązowym cieniem. To były okropne czasy. Zwłaszcza podczas okupacji Wagen, po aneksji Ostertalu. Dobrze, że urodziłam się po wyzwoleniu. Ale pewnie pani dorastała, odczuwając następstwa tamtych wydarzeń. O tak. Panowała wtedy zmowa milczenia i wszyscy byli podejrzani. Nawet przyjaciele. Każdy mógł być kolaborantem. Mógł stać po stronie wroga lub donosić ze strachu. Kto wie, może miał na sumieniu
aresztowanie lub śmierć członka rodziny. Brzmi naprawdę strasznie. Naprawdę straszny czas. Wie pani, osoba, której szukam, jest właśnie z tego pokolenia. To mam nadzieję, że przetrwała to szaleństwo. No i zostało nam ostatnie schronisko. Poszłam wczoraj do schroniska Silberspiegel. Coś pięknego. Trudno się z tym nie zgodzić, panno Walker. Jesteśmy bardzo dumni z tych gór. Podobnie jak z Leni. Leni cieszy się tu dużym szacunkiem, ponieważ walczyła w ruchu oporu w trakcie II wojny. Prawda? Przeczytałam o tym, kiedy byłam w schronisku. Leni Renner jest zrzędliwą starą panną. Ale to bohaterka. Szkoda, że ojciec przyniósł jej tyle wstydu. Ale jak to mówią, każdy dźwiga swój krzyż. To znaczy, że... Nie ma co tego rozstrzygać. Wojna była w Wagen trudnym czasem dla wszystkich. Ale było, minęło. Dobrze, czas, żebym już poszła. Bardzo dziękuję, Frau Wagner. W razie dalszych pytań służę pomocą. Czyli mamy udać się do dzielnicy muzyków tramwajem. No dobrze, chodźmy zatem. Gdzie tu było wyjście? Tutaj? Nie, nie tutaj. O, tutaj. A spójrzmy jeszcze, co tutaj będzie widać. Czyli ten szyld żeśmy przeczytali sobie. Kurczę, ile tu kwiatów. No dobra, schodzimy na dół. Nic tu chyba po nas. Czekajcie, czy ja dobrze idę, czy nie powinienem iść na górę? Musimy na tramwaj pójść, to chyba było w górę, o ile dobrze kojarzę. Zaraz. Zbłądziliśmy? Zbłądziliśmy, to nie tutaj. Ślepy zaułek. No dobra, w górę. Ona nie chce iść w górę. O, tak trzeba było zrobić. No i co? Mamy tutaj tramwaje, tak? Ale jeszcze może tutaj sobie przejdźmy. Co, tędy nie mogę pójść? Nie, nie mogę pójść tędy. Tu mamy przystanek tramwajowy, tak, ale jeszcze pójdźmy dalej, zobaczymy. Ja bym chciał trochę pozwiedzać tutaj, tak jak już mówiłem, ale nie wiem, czy ta gra nam to umożliwi. Nie, tam nie chcę już iść. O, patrzę się tylko i wracę. No dobra, sprawdźmy rozkład jazdy. O właśnie, tu mamy Akademię Muzyczną. Tu był sklep Millera, tu było schronisko. Jesteśmy w pensjonacie. Możemy oczywiście sobie poruszać tutaj tą mapką. No i cóż, podróżujemy w takim układzie. Czy jeszcze coś jeszcze zerknę? No nie, więcej nic nie mamy zrobić, podróżujemy.
Odblokowane osiągnięcie, stresująca noc. Zobaczmy jeszcze przez chwilę, może jakaś sekwencja filmowa fajna będzie. O, ktoś usiadł naprzeciwko chyba. No tak, w sumie jesteśmy w tramwaju, tylko że dziwnie jest ten środek tak zaaranżowany, jakby w jakiejś to, nie wiem, kawiarni, restauracji było, nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. Takie stoliczki jak właśnie. Nasza pozytywka. No chyba więcej już sekwencji filmowych nowych nie mam, także kontynuujemy. Plac muzyczny. Czyli dojechaliśmy na miejsce. Skorzystaj z funkcji introspekcji, zanim udasz się do akademii. No tak. Chyba to nie jest to. No tak, nic tutaj więcej zrobić się nie da. A możemy tylko obejrzeć to schronisko, no ale to nam nie o to chodzi. Szukamy funkcji introspekcji. Zatem... Powiem szczerze, że nie wiem, gdzie oni tą funkcję mogli ukryć. Może tutaj jest jakaś... O? Nasz Oskar, patrzcie! Czyli znaleźliśmy Oskara. Jesteś cały? Zrobiło się nieciekawie, ale miło cię widzieć, Kate Walker. Oskar, tak się stęskniłam.
Ale ten przejaw emocji jest zupełnie nierozsądny, Kate Walker. Mam nadzieję, że nie będziesz taka wylewna przy każdej mojej zmianie ciała. Tylko że martwiłam się o ciebie. Gdzie byłeś, Oscar? To mechaniczny instynkt mojego gospodarza przegonił mnie po całym mieście. Oswojenie go zajęło mi całą noc. I wtedy natknąłem się na tych małych urwisów. No, dobrze, że byłam w pobliżu, co? Tak. Więc, Kate Walker, co się działo od naszego rozstania nad rzeką Balatom? To może lepiej usiądźmy na chwilę, Oscar. To może trochę zająć. Piękne jesienne liście. Dała mi adres Akademii Muzycznej w tej dzielnicy. Rozumiem, Kate Walker. No może to? Pewnie myślisz, że zwariowałam. Gonię za tą dziewczyną Daną, która pewnie dawno temu zmarła. Dobrze wiesz, Kate Walker, że mam problemy ze zrozumieniem nielogicznego myślenia. Tak czy inaczej, dotarło do mnie jedno, że musisz ją odnaleźć. Dobrze rozumiem, Kate Walker? Tak, dobrze rozumiesz, Oscar. Cieszę się, że nie protestujesz. Nie widzę żadnej fundamentalnej różnicy między szukaniem mamutów po całej Europie, jeżdżeniem na strusiach w napromieniowanej strefie i szukaniem sobowtóra. Zastanawianie się nad tego typu rzeczami nie przychodzi automatom do głowy. A chcesz o coś zapytać? Nie, może mógłbym zapytać, gdzie się udajemy, ale prawdę mówiąc, to nawet nie ma znaczenia. Pójdę tam, gdzie mnie zaprowadzisz i będę ci towarzyszył tak długo, jak będziesz mnie potrzebować. Tak działają automaty. Dziękuję, Oscar. O nie, mam nadzieję, że nie zrobi się zaraz fizycznie, prawda? Nie, chciałam cię tylko poklepać po plecach. Wolałbym, żebyś nie miewała takich pomysłów. Przecież nie jestem psem. To ci dopiero. Dobrze, lepiej już chodźmy, Oscar. No i lepiej się nie pokazuj. Ojej, raczej nie mam w tej kwestii wyboru. No, czyli odnaleźliśmy swojego pupila, jeśli tak mogę to określić, tego naszego stworka automatycznego. Obejrzyjmy może. Tak się cieszę, że wrócił. No ja też. Porozmawiajmy. Wszystko w porządku, Kate Walker? No chyba w porządku. Tak się cieszę, że wrócił. Czyli tutaj nie mamy więcej nic do zrobienia z naszym Oscarem. No dobrze, wstecz w takim razie. Na pewno trzeba mnie tutaj zamykać, Kate Walker? Przepraszam, Oscar, ale nie chcę ryzykować, że znowu cię stracę. A gdzie ona go zamknęła? Nie bardzo rozumiem. Czyli dalej tej funkcji retrospekcji szukamy. Sprawdźmy jeszcze tablicę. Ofiary ludobójstwa popełnionego przez faszystów w trakcie II wojny. Tyle ofiar. Oby Dana to przeżyła. No tak. Dobrze. Chodźmy dalej. Bo to chyba jeszcze nie było wszystko. No nie. Tu mamy jakiś kosz, ale to chyba ślepy zaułek, tak. Przejdźmy tutaj jeszcze, zobaczmy, czy tutaj coś możemy zrobić, ale wątpię. Jakaś herbata, kawa, nie wiem. Dobrze. Tutaj nic po nas, a tam jeszcze antykwariat. Oj nie, jeszcze chciałem do tego antykwariatu na chwilę. Tam podejść, o tutaj, no nie, tam chcę. No i tutaj. Czy ja mogę, czy nie mogę tutaj podejść? Co i żeby tutaj zrobić? Nie ma żadnej interakcji. Niestety. Nie, tu nic już więcej nie. Nie zdziałamy.
Dobrze, szukajmy tej introspekcji. Bo cały czas ona nam tutaj... No właśnie. Pamiętacie? Nasze inicjały? Jeżeli pamiętajcie, to napiszcie, o co tutaj chodziło w tym zdarzeniu w komentarzach. No właśnie. Gra nam się zapisała, ale jeszcze to nie była introspekcja nasza. Szukamy dalej. Tutaj jakieś wejście, ale to nie. No i dochodzimy do placu, w którym żeśmy grali w pierwszym odcinku hymn. Jeszcze ona idzie za szybko. Ja bym chciał tutaj na moment jeszcze się zatrzymać, bo być może z tymi tutaj ludźmi można jakiś dialog nawiązać, ale nie wiem, czy można. Zaraz zobaczymy. Nie, chyba się nie da. Nie. Tu się nic nie dzieje. Jeszcze zobaczmy po drugiej stronie, bo tam chyba ktoś był. O właśnie. Z tym człowiekiem też tutaj nic nie możemy, żadnego dialogu nawiązać. To jest jakiś sklep, swetry sprzedają, widzę. Tutaj drzwi też nie. No nic, to chodźmy w takim razie na górę, bo widzę, że tutaj jednak już chyba nic nie jest. Nic z tym nie możemy zrobić. Może tutaj na górze będzie coś, co będziemy mogli... Tu jakiś człowiek jest, ale nie wiem, czy można z nim... Nie, ona już biegnie dalej. Spójrz, o właśnie. Wejdź, nie, 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 jeszcze nie wchodzimy, jeszcze nie wchodzimy. Tu coś możemy zrobić. Nie, tutaj nic nie możemy zrobić. Przejdźmy może sobie tutaj. Spójrz, no to spójrzmy. Wow, jaka szkoda, że nie mam czasu na zwiedzanie. Ale plac. No. Tu nic nie możemy zrobić, widzę. Tutaj wejść chyba się też nie da. Nie. Z tym panem porozmawiać też pewnie nie możemy. Szkoda. Szkoda. Tu spójrzmy. Tu jeszcze nie chcemy chyba wchodzić. Chociaż czekajcie, tu jest ten antykwariusz, który żeśmy... Chyba próbowano wpasować te wszystkie nowe sklepy między dawne fasady. Ale to miejsce tak czy siak przyciąga turystów. No właśnie. Wędliny jakieś. O, komuś chyba komórka dzwoni. Automat muzyk. Wygląda dokładnie jak dzieło Hansa. Jak w Barokstadt. No tak. Tu jest to nasze, nie wiem, pianino? Fortepian? Pianino chyba raczej.
bo fortepian odrobinę inaczej wygląda. Tutaj coś możemy zdziałać? Nie możemy. Możemy tu wejść? Możemy. Może tu będzie ta introspekcja. Sprawdź. Tak, tego nie otworzę. Musi to zrobić jakiś mechanizm. No na pewno. Przeczytajmy. Ze względu na zbliżającą się komputeryzację mechanicznej orkiestry z placu muzycznego, gra na fortepianie jest do odwołania surowo zabroniona. O! No cóż, to czyli nie zagramy sobie w takim razie. Obejrzyj. Tak po prostu raczej tego nie otworzę. A no właśnie. Tu żeśmy, pamiętam, to dźwignię pociągali. No ale skoro... Tak, tego nie otworzę. Ale musi skoro... Musi to zrobić jakiś mechanizm. Ale skoro nie możemy, to nie możemy. Ha. Tu jeszcze możemy sprawdzić. Dziwne. No dziwne. Nie bardzo możemy cokolwiek tutaj dziwne więcej zrobić. Okej. Zobaczmy, czy ta introspekcja... No nie. Jeszcze musimy jej poszukać. Niestety... O, jest introspekcja, patrzcie. Tego żeśmy szukali. Więc obejrzyjmy. Znam Danę tylko jako kelnerkę ze schroniska, ale wszystko tu zdaje się do niej pasować. Łatwo sobie wyobrazić, jak idzie do Akademii Muzycznej. I kto wie, może Leon zrobił jej niespodziankę i czekał tu na nią po powrocie z ekspedycji do Baltajaru. No, krótka ta sekwencja trochę. Ale okej. Czyli co? Mamy zaliczone. I teraz możemy się udać już do akademii. Ja chciałbym stąd wyjść. Ale nie mogę. Aha, zejdź. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, widzę, że gra nam się zapisała, także w tym odcinku będzie to tyle. Zapraszam oczywiście do subskrybowania dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do lajkowania albo unlajkowania, jeżeli się podobało lub też nie, oraz do komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.